Lego Ninjago 70591. Ucieczka z więzienia Kryptarium. Przeznaczony dla osób wieku 6-14 lat. W zestawie znajdziemy 5 minifigurek. Zeina w stroju więziennym, Kai w stroju podniebnym, wielki kamienny wojownik o 4 ramionach w stroju więziennym, kapitan Softo w stroju więziennym oraz strażnik więzienny. Budynki o wymiarach: wysokość 15 cm, szerokość 23 cm, głębokość 9 cm. Dwie cele więzienne, w tym jedna z drzwiami wybuchająca po obróceniu czerwonego telefonu, droga ucieczki za toaletą z kamerą monitoringu. Mamy tu także stół z funkcją katapulty, mapę ukrytego skarbu oraz szurkien. Bronie to złoty miecz Kai, dwa złote szurkieny, włócznia, czerwony łom, który jest schowany za toaletą. Dodatkowe akcesoria to kubek, strażnika, kajdanki. Z tym zestawem możesz odgrywać niesamowite sceny walki znane ze świata Ninjago, mistrzowie Spinjitzu. Zestaw składa się z 207 elementów. W więziennej celi znalazł się po sfingowanym aresztowaniu i wyroku Zane. Miejsce to dzieli z prawdziwymi winowajcami, kapitanem Soto i kamiennym wojownikiem. Czy uda mu się uwolnić z tak strasznego miejsca? Musisz spróbować przejść niezauważenie obok strażnika i kamery monitoringu. Jeżeli uda ci się dotrzeć do więzienia Kryptarium, to będzie już połowa sukcesu. Zane w tym czasie musi zacząć realizować swój plan. Wyrzuć z katapulty ukrytej w stole bułkę. To zdenerwuje czteroramiennego wielkiego kamiennego wojownika. Powal go na ziemię chwytami ninja, a potem zmykaj z mapą skarbu i szurkienem, wysadzając drzwi do celi. Masz też drogę awaryjną przez toaletę i wydostanie się stamtąd drugą celą. Która trasa będzie łatwiejsza, to już zależy od ciebie.